Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i Andrzejem Gailem. Gale, kurde, serio z tą wymową, naprawdę mi działają na nerwy. Andrzejem schodzimy na dół. Schodzimy po ścianie. Gdzieś tam pewnie Yuma czeka. Bo cały czas słychać jej głos, mimo tego, że jej nie widać. No, kobieta ma pewne umiejętności. I też bardzo osobliwą fryzurkę. Kurde, różowe włosy, no jak w anime jakimś. Ale z drugiej strony Pagan mi ma różowy garnitur, no to ej. Czyżby ten kolor miał się tutaj przywijać? No dobra, skąd już ten apel? Nie wiadomo do kogo. Teraz inaczej. Wiadomo, że to się zawali. Więc trzeba szybko podejść i... no przecież... No coś, gdzie... Ej. Aha, dobra, żyje. Czyli poprzednio coś się po prostu nie udało, tak? O, ale tu widzę, nie byłem pierwszym, który dotarł i był w stanie zmontować sobie kotwiczkę. Oj kurde, no niestety. Nie jest to dobry prognostyk na przyszłość. Dobra, gdzieś mogę potaczyć. No, może nawet nie muszę. Jeszcze. O, Spider-Man, Spider-Man. Does whatever a spider can. Nie, dobra. W Polsce mało kto zna tą piosenkę. Motyw przewodni Spider-Mana. Czy starczy liny? Kurczę, nie do końca, ale jak się tam dochuśtam trochę, no to będzie lepiej. Dobra. Ej, no serio, teraz już nawet duchy mnie nie dorwą, ale to wszystko pewnie tak jak podejrzewałem w poprzednim materiale. To wszystko się dzieje tylko w głowie Andrzeja. Nawet tamte zwłoki, które przed chwilą mijaliśmy. To jest wszystko ułuda. Albo w sumie. Może to jest, jak w Batmanie... O kurde, właśnie mówiłem, że ich raczej nie spotkamy już. Nie, a może to właśnie było jak w Batmanie z Bane'em. Tylko, że w drugą stronę, tam trzeba było się wdrapać na samą górę, a tutaj trzeba zejść na sam dół. Ale dobra, jak tam twoje kości, Andrzej? Wszystkie na swoim miejscu? Niepołamane? Ale dobra, tym razem jest ubrany, nie na waleta. Yuma ma widocznie inne upodobania niż Nur. A, czyli co? Jednak się udało. A duchy przecinają liny. Ale dobra, jemu też się udało i widzę nic więcej. Tu kurczę się dobrego dla niego nie wydarzyło. Opóźnić wyprawę. Będziemy musieli opóźnić naszą wyprawę. Strażnicy znaleźli moje narzędzia i zabrali je. Muszę być teraz w arsenale. Znaczy, muszą być narzędzia oczywiście. Pod zawaloną dzwonnicą. Cały czas zachowują maksymalną czujność. Nie odwracają oczu nawet na minutę. Jeśli spróbujemy uciekać bez broni, wystrzelają nas jak kaczki. Okej, czyli macie jakieś kałachy tam, tak? Moment, ty nie jesteś żołnierzem, więc chyba przy tobie nie muszę się skradać nawet, prawda? A to jest jakiś obóz pracy pewnie, tak? Tak to wygląda właśnie. Aha, jakieś kamieniołomy. Ale dobra, są mi żołnierze, mam ich unikać, czy może zabijać? No, postaram się prześlizgnąć. Niezauważenie gdzieś, tylko nie wiadomo gdzie. Popatrz na tych idiotów. No nie no, myślałem, że skoro jest tarcza strzelnicza, to może też coś innego znajdę, ale jest i nóż. Może go Andrzej wziąć? Dokładnie, dobra. Mamy jeden knyp do rzucania. Dobra, może w tego gościa. Nie, on już swoje dostał. Nie, ale serio. Gdzie jest zawalona dzwonnica? O, tu widzę, ciężko pracują, naprawdę, na wysokościach nawet. A, Andrzej nie ma aparatu, żeby mógł sobie zbliżyć. No to okej, dobra, zejdźmy tu. Dobra, a może na tyrolce? Tak troszeczkę chociaż. Dobra, odczep się. Już prawie cię przez to zauważyli. Tam gdzieś z dołu. No, dobra, ale tutaj mogę zejść. Żadnych piesków nie ma. Ale właśnie, skoro mam nóż do rzucania, to może... A mogę wyeliminować gościa?
No maksymalnie się teraz skradam, powolutku. Nie mam swojego kukri. No ej, co? I dostał i nie zginął? No przecież rzuciłem tym nożem, miałem tylko jeden, co innego mogłem zrobić? Dobra, gin. Taki twój los, niestety. Nie, dobra, czyli widzę tylko WWO z tym nożykiem do rzucania. Czyli w wyjątkowych okolicznościach. Jak będę przywarty do muru. No to wtedy. No ale co z tego, przecież trafiłem go w korpus. Dobra, trafiłbym w głowę, to na pewno by zginął. Choć w sumie to nie jest takie pewne. Dobra, gdzie jest? A, w tym miejscu. No to spokojnie, to nawet... Chyba nie muszę się jeszcze skradać. Znaczy, no w sumie wypadałoby. Jak zbyt arogancko polecę do przodu i mnie tutaj zauważą, to już będzie po ptokach zupełnie. Więc tak, jeszcze raz nożyk. A, i to jest coś jeszcze do przeczytania. Jak, moment. No ale to jest wiadomość, która była tam wcześniej. Aha, czyli widocznie to jest tak ważne, że musieli dać to po checkpointie nawet, ale patrzcie, jak kurczę dobrze kartki się trzymają. Bez noża. No, widocznie sklejone czymś. Przyklejone na super glue. Nie, serio, kurde, to jest coraz więcej takich durnych błędów. Starczyło raz zagrać w tą grę, żeby je zauważyć. No chyba, że po prostu nie byli w stanie wyeliminować tego. Jasne. Zresztą są bardzo inteligentni ludzie. Ale wydaje mi się właśnie, że ta presja czasu tutaj zadziałała na niekorzyść. Dobra, ty idziesz oglądać widoczki, tak? Czy nie? Chyba pewnie nie. Dobra, to ja muszę szybko w tą stronę. Jak najdalej od niego. Już ten prawie mnie widział. Surprise, motherfucker! Ożeż, kurde, jak ten mnie nie zauważył! Przecież on tam przed tymi samymi schodami. Jawnie. O, szlak. Nie. Oj, nie. Dobra, nawet nie wiem, czy tutaj mam iść. O, kurde, pies! O, szlak. Dobra, uciekamy. To już niestety nic nie wyjdzie teraz z cichej ucieczki. Ej, jest zawalona dzwonnica. A podobno miał mnie wystrzelać jak... Oj, tak, właśnie to się dzieje. Dokładnie właśnie to się dzieje teraz. No, Andrzej. Kurde, wiedziałem, że nie dasz rady się poskładać w porę, no. Dobra, czyżby checkpoint dalej? Bo jeżeli checkpoint dalej, to będziemy mieli okazję sprawdzić, czy znowu tą notatkę zostawiam jakoś przybitą nożem, albo nie wiem, kamień podłożą. Dobra, no jesteśmy dalej, tak? I są gdzieś tutaj notatki? Ej, dobra, jakby co jest amunicja, mogę ją wziąć. O! Kusza! Dobra, wreszcie okazja, żeby ją przetestować. Ej, dobra, nawet wiele bełtów w magazynku, o dziwo. Dobra, spoko, a wejdźmy na górę może. Aha, zresztą dalej się nie dostanę. Ale dobra, ale spokojnie, stąd coś będzie widać. Po cichutku tutaj. Jak wygląda celownik? Klasycznie, to dobrze. Tam jest żołnierz, ale jest daleko. Uda mi się prześlizgnąć, bankowo. Nawet koło ogniska bezpośrednio. Teraz co, tam pewnie wejdę, tak? Bym tak podejrzewał, ale... Może warto przetestować. No dokładnie, ej, działa pięknie. Nie, naprawdę pięknie działa. I do tego cicha. Ha, może warto się zastanowić, ale właśnie, to nie jest broń boczna nawet. To jest zwykła broń, ale zamiast łuku... No... O, to jest ciekawy pomysł, to jest ciekawy pomysł. Ale jednak wydaje mi się, że bardziej łuk pasuje. Tak do myśliwego, niż kusza. No jeszcze Daryl Dixon się nie przyjął tak do końca. Oj. Co my tu mamy? Wszystko, czego do szczęścia potrzeba. Okej, pełen arsenał. Szkoda, że nie mój, co prawda, ale i tak jest naprawdę nieźle. Uaj, nawet apteczki, miny, wszystko. Kurde. A tutaj? Strzelba albo SMG. Zamiast skorpiona. Znaczy coś cięższego. Assault Rifle oczywiście. Dobra, jeszcze uzupełnijmy zapasy. Okej, jestem gotowy. Mogę ich wszystkich przyjąć na klatę teraz. Serio. Ale też równie dobrze. Mogę wejść na samą górę. Ale właśnie, czy mam coś z dobrym celownikiem? No mam, kurczę, coś, co nie potrzebuje dobrego celownika. No bo mam tutaj RPG-7. W
wymierzysz mniej więcej i już jest dobrze. Nie, ale serio, czy warto tam wchodzić? Inaczej, można i to już chyba powinno wystarczyć, żeby tam się wspiąć. Eksploracja się włącza teraz. Znaczy, eksplorator w człowieku, więc eksplorację trzeba zacząć. Bardziej takie zdanie jest tutaj na miejscu. O, jest i drobinka, więc bez kotwiczki nawet. Tylko nie, serio, nie wiem po co tu się wspina. Czy to ma jakiś głębszy sens, ale po prostu chęć zobaczenia tego, co jest na górze. Oż kurde, no ale ciebie się tu nie spodziewałem. Serio, jak wiele osób teraz wie, że tu jestem i właśnie sobie zrobiłem niezły przypał? Chyba dużo. O, ale jest i snajpa. Zamieńmy za to. Tego nie potrzebuję, serio. No dobra, skoro wy tak, to ja też przecież nie pozostanę dłużny, nie? Nie, ale dobra, RPG sobie zostawmy na inne okazje, a teraz może snajpą. Wygląda na ciężką. I taka w rzeczywistości jest, ale moment, czy to nie jest przaskiem ta, której ja używam? Nie, raczej na pewno nie. Nie, ale dobra, stop, bo ten kościół tu się będzie wspinał, prawda? Jak, z każdej strony prują już? Jest i on. Ej, kurde, ale dałbym sobie rękę uciąć, że miałem na główce akurat ten celownik. Oj, no, 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 o! Dobra, już nie musiało być w głowę, tylko żeby nie zginąć. Ale okej, okay, tak się muszę uleczyć, poza tym trzy apteczki już mam. Nie, to jest fajna snajpa, co to za snajpa? Nie, moment, przecież to jest moja snajpa! No kurde! To ja się nie dziwię, że jest dobra. Chyba, że się mylę. Nie, ale serio, trochę ciemno? Też ciemno. Nic nie widać po prostu. Więc równie dobrze, tak samo by było ciemno teraz. Ojej, widzieliście, gdzie trafiłem? Ała, Mam nadzieję, że nie tam, gdzie myślę, że trafiłem. Bo jeden mężczyzna drugiemu mężczyźnie takich rzeczy po prostu no, nie może robić. Ej, co jest? No, co jest? A, ciężko zbrojni. No to strzałami w głowę trzeba. No. Po 250 punktów doświadczenia za każdy łepek. Od pancerny. Dobra, dobra, spokojnie. Przeładować można zaraz. Lepiej apteczkę teraz. Ej, no gdzieś tam były przecież. Rzekomo. A tu jesteś po prostu. Ej. No nie chcesz tak. Ale i tak w głowę, i tak w głowę. Kurde, gdzie? Gdzie on jest? Nie, serio, w tej zamieci? Moment, ja nie mam swojego kombinezonu. A, to już wiem, kurczę, o co tutaj chodzi. Wiem, o co tutaj chodzi. Dobra, wypatrzę tego jednego i Tyrolka. No, dobra, tych dwóch. A tam gdzieś. No to szlak, dobra. Zróbmy w ten... Ej, czy tutaj jakiś gościu biegnie? Dobra, zróbmy tak. Boom, raz. Niestety nikogo nie trafiłem. Dobra, boom, dwa. Okej, okay, również pudło. No i teraz tak, snajpa. Assault Rifle i jedziemy do nich. Z kuszą. Ej. Dobra, niestety tutaj tego nie przeżyję. Okej, okay, dobra, czyli teraz trzeba tym RPG po prostu strzelić w miejsce, gdzie się wysiada z Tyrolki. To będzie lepsze rozwiązanie. Zresztą oni wiedzieli, że muszę tak zjechać, bo wiedzieli, że nie będzie mi się chciało schodzić normalnie. Czy to było pewne? Aha, ale tutaj, tak? Nieopodal dzwonnicy, jeszcze bez mojego arsenału. Ech, no dobra, trudno. Ale tu nikogo nie ma. Oj, nie, sorry, są. On się jeszcze nie zdążył odwrócić po prostu w drugą stronę. A mamy kamienie? Mamy kamienie, no to idź tam. Nie słyszałeś tego? To jeszcze z trzy. Okej, dobra, starczy. To z zupełności wystarcza, żebym mógł sobie tutaj przejść. Ale dla bezpieczeństwa. Żeby szedł gdzieś tam dalej. Oj, ten prawie mnie wypatrzył. Dobra. Ej, ale teraz właśnie, jeżeli nie dam się zaskoczyć temu gościowi wyżej... Łe, to spokojnie dam radę chyba tutaj, prawda? No tamtego na eliminację się... Ale nie mam swojego kukri niestety. Ale mam kuszę, no to starczy. W zupełności. Na krótkim dystansie nawet się dobrze spiszę. Ej.
Nie mam swojej kuszy jeszcze. Bo ona jest tam na dole. Dobra, jednak muszę zejść. No niestety. Tak, to jest jak się zapomina wziąć sprzęt ze sobą. Dobra, no niżej, aże niżej. Dobra. O, tu nie... Moment. To skoro tutaj nie ma kuszy... A, to kusza była tam. No to nieźle. No to niestety bez tej kuszy to trzeba będzie zrobić. No na RPG-u trochę średnio. Nie no, serio, poważnie rozważam cofnięcie się. No, serio. No nie no, dobra, Assault Rifle musi być. Albo Guns Blazing, czyli no... Cisza to nie będzie domena tego ataku. Faktycznie nie będzie, bo koleś mnie patrzył. Dzień dobry. No to okej. To trzeba wszystkich jednak. Mam jakieś granaty? Mam jednego Mołotowa. Styknie. Dobra, na razie. Albo nie. O kurde, co to było? Zresztą mało istotne. A! Pancerni! No niestety musiałem sobie sam uświadomić teraz, że no ich tutaj było sporo. Po prostu ich tutaj było wielu. Dobra, jesteście blisko. Bardzo blisko. Nie mam swojego noża, to mnie boli najbardziej. Ani tłumika w żadnej z broni. Aj, kurczę, kusza by się przydała. Ej, no oni gdzieś strzelają. Ale dobra, skoro Mołotow już nie ma, to pozostaje nożyk. Ej, może to jest dobry moment, żeby się prześlizgnąć po kuszę z powrotem. No, to mnie chyba nikt nie wypatrzy, aż takiego dobrego wzroku to oni nie mają. Mam nadzieję. I tutaj gdzieś jest kusza, no właśnie. Koktajle. No, no właśnie. No właśnie, a to jest broń boczna przecież. Kusza, no właśnie. Czyli zamiast granatnika ewentualnie w moim domyślnym zestawie. Ej, dobra, ale... Nie no, raczej go nie trafię. Kurde, a jednak? Ej, nieźle. Naprawdę, podoba mi się coraz bardziej. Nie, spokojnie, jestem za kamieniem. A tego, co za kamieniem, nie widzisz. No, żaden z ciebie Superman. I bardzo dobrze. Nie, dobra, nie będę nikogo zabijał jeszcze. Ale tego tak. Okej. Okay. Lekki bełcik. Dobra, co mówił? Coś tutaj ktoś coś próbował mówić chyba. Dobra, żebym nikomu w objęcia nie wszedł teraz. Nie, dobra, to jeszcze wyżej. Im wyżej, tym bezpiecznie, bo tego gościa już wyczyściłem przecież. Dobra, dokładnie, dokładnie. Nikt się nie spodziewa dyndającego gościa. Ej, Andrzej, co jest? Co jest? Czemu Lina tak się głupio podpatrzyła? No właśnie, o, dobra, Fuchs. Teraz tak, on tutaj był. Nie, on był jeszcze wyżej. Jak się dostać jeszcze wyżej? A, tak, w ten sposób po prostu. Dobrze, że nie wyleciałem przez okno, bo jeszcze może by to zauważyli. Ale okej. Okay. Zróbmy to w ten sposób. A. O, macie niespodziankę. Ale nie, to nawet nie spadnie. Chyba, że tu. No nie, no też nie. Ale tu może? No. Tylko poziom niżej. Co to za niespodzianka, jak nikt jej nie widział. PKM-u nie potrzebujemy. Tak jak już mówiłem. Dajcie mi snajpę. Dobra. Ale jest, kurczę, bez tłumika, więc serio chyba nie ma nawet sensu tego... rozpoczynać tego strzelania. Skoro oni nie wiedzą, gdzie jestem, to ja tylko kuszę w dłoń. Tyrolka. I wir wydarzeń. Zobaczymy, co się wydarzy zaraz. A. Już mnie widzieli. No przydałoby się, aby to była głowa. Ale niekoniecznie tak musi być. BUM! A, no już wyciągałem apteczkę. Pewnie pies mnie zagryzł, nie? Pewnie mnie z tamtej strony zaszli. Ale dobra, dobra, spokojnie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Naprawdę, jakbym miałbym nóż, to mógłbym spróbować zakraść się za każdego kolesia i no, zasiekać go tym nożem, no. Ale dobra, tym razem nie zapominamy o kuszy.
Nie można po prostu nie zapomnieć tutaj, na tym poziomie rozgrywki. Okej, tego gościa tam ściągnę zaraz. Ale może najpierw faktycznie po kolei każdego, czyli tak. No, trzy bełty. Nie, ale serio, myślałem, że pierwszy trafi. Ej, co jest? Ej, kto mnie widzi? Ej, no serio, kto mnie widzi? Tamten gość z góry pewnie, nie? Aha. To świnia z niego. Sprzeda moją pozycję. Oj. Oj, z tamtej strony też, kurde. Sorry, rush. Oj, ale ślizgaj się, jak ci każę. Ale nie, bo już granaty lecą. Już się dzieje źle. Już się naprawdę dzieje źle. Dobra, teraz od tej wspinaczki zależy wiele, więc postaraj się. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Żebym teraz nie dostał w plecy, no. Na górze jest apteczka. Czeka na ciebie, Andrzej, tylko musisz się po nią wspiąć. Dobra. Jest i ona. Cholera, ktoś mnie zauważył. Mimo wszystko. Dobra, tak, bierzemy to. Bierzemy RPG. Ej, dobra, bierzemy RPG, bo tam dwóch chyba stoi koło siebie. Aha. Dobra, wielobójstwo mi się podoba. Psy się tutaj raczej nie dostaną. Raczej. Po pewności mieć nie mogę, ale dobra, jeszcze muszę zacząć leczyć. I to najlepiej w takiej strefie tego budynku, tej wieży, żeby niestety nie mogli do mnie strzelać. Oczywiście niestety dla nich tylko. Bo dla mnie jak najbardziej stety. Kurde, słyszę tego psa tam na dole. O, kogoś trafiłem. Bardzo pierwszorzędnie. Bo zaraz będę mógł tam pojechać. Został jeden alarm. Okej, dobra, jeden alarm udało mi się zneutralizować. Moim RPG. Nie, ale serio, dobra, mamy snajpę przecież. Skoro oni i tak już wiedzą, że tu jestem. Wiesz, i tak nie mam apteczek. Oj. Ej, 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 widziałem cię. Dobra, żegnam. Strzelajcie proszę, bo jak strzelacie, to ja widzę, gdzie jesteście. Nie wiem, obstawiam, że może tu, ale nie. Dobra, przeładuj. Nie, bo oni na pewno się nie będą wspinać, nie? Znaczy no, o. Na 90%, ale okej, to sobie mogę podnieść. Więc jest tutaj na przeszkodzie. Ja jestem tam na dole, serio? Siedzą? Nie. Dobra, ale jeszcze, a może... Jeszcze RPG-iem, tak. O, czy to w ogóle eksplodowało, bo nie widziałem eksplozji. Dobra, kogoś znowu zabiłem. W ciemno, praktycznie. Okej, coś tam podniosłeś, Andrzej, mam nadzieję, że to były rakiety. No gdzie jesteś? To chyba połyskują zwłoki. Ej, dobra, ale chyba sobie dam radę. Już teraz. Na Tyrolce, kurde, na Tyrolce lepiej. Andrzej. Gdzie jest pies? Oj, kurde. Jest i psiutek. Ale jest i pancerny koleś. Dobra, sorry, ale zginiemy. Raz jeszcze. Ale to jest wyjście. Andrzej, po prostu ciśnij, oj. No! I żegnam, nara, punkt kontrolny. Taki przypał za sobą zostawiłem, no ale cóż, dobra. Mogę się uleczyć przynajmniej. Pies nie biegnie, bo tego się boję. Ej, wo, wo, wo. Zamięć taka, że zaraz mogę równie dobrze wejść na Yumę. I ciężko się idzie, naprawdę, w tej zamieci. Ale przynajmniej będę miał czas, żeby się uleczyć. Nie, niestety nie miałem tego czasu. Andrzej musiał zasłonić oczy. Nie, ale dobra, co jest? Czemu tak wolno? To czołgaj się, będzie szybciej. Mniejszy opór powietrza, no, wiesz o co chodzi. Ale nie, jakaś cutscenka. Kurde Yeti! Nie. Nie mówcie, że zalążki DLC już są, kurcze, w podstawce. Ty naprawdę, to wygląda jak Yeti!
Jak mnie uratuje Yeti, to ja będę mu winien, żeby kupić to DLC. Będę miał u niego długie wdzięczności. Nie, ale serio, jeżeli to był tylko ten zarys postaci i nic więcej w podstawce nie ma, to dobrze to zrobili, okej. Okay. Ale jak jeszcze będą go wrzucać raz na jakiś czas, albo przez radio z nim gadać, on tam wie... Jak to Yeti, wiadomo, nie? Przynajmniej mało pytań naprawdę nie ma. O, ale dobra, znajoma twarz, dzień dobry. Co przyniosła mi wielka włochata małpa? I searched for you for a week in enemy territory. The good thing we found you before you froze to death. Jak po tygodniu? Where's the ball? Ała. A właśnie, czyli teraz dlatego Amita jest przy moim łóżku, bo teraz ona przewodzi? I've been watching you for 3 days, but you're awake now and you seem okay. I have to go. There's still a war going on. Kurczę, no gdzie jest Saba, kurczę, no, inaczej. Tutaj tak między sobą podają pałeczkę pierwszeństwa w Złotym Szlaku, że pewnie morale są naprawdę niskie. And I'm happy to have you with me. No ale miłe słowa ze strony Amity. Pewnie jest na opium. Pewnie jest trzaskane. Ale fajnie, że kurczę cały czas tą urnę ma ze sobą. Cały czas o niej zapominam. Nie patrz w dół, misja wypełniona. Okej, okay, skoro mission accomplished, no to... Ej, co tak miga Złoty Szlak? Na mapie. Ale właśnie, moment, rzućmy jeszcze okiem w umiejętności, bo może wreszcie coś się odblokowało. Nie! W dalszym ciągu, kurde, nie! Jedna wielka lipa. Ile ja mam punktów? 23 punkty mam, więc jak już... Moment, fajnie by było, jakby to się odblokowało wszystko naraz. Po prostu już zabrnąłem tak daleko, że już no, turbo mega koksem będę mógł być. No to wtedy 23 punkty chyba serio wystarczą, żeby wszystko ulepszyć momentalnie. Ach, mam nadzieję, że tak jest. Dobra, ale co jest z tym Złotym Szlakiem? Tam naprawdę, zastanawiam się teraz. Okej, okay, zacznijmy od szafy. No to właściwie skończmy na szafie. Ej, właśnie, przecież o te broni miałem przy sobie. Okej, wszystko kup do stosu. No, ale to już mogę sobie zrobić poza nagraniem, spokojnie. Tylko posprzedawajmy rzeczy, których nie potrzebuję. Dobra. Wielkie dzięki, kochani, za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!